Dzień dobry, kochani, w kolejnym odcinku. Wiem, dziwnie wyglądam, ale to są, kochani, tejpy. Chodzę na takie zabiegi, to się nazywa dokładnie face modeling, czyli zamiast wstrzykiwania sobie botoksu, jakichś tam inwazyjnych operacji plastycznych i tak dalej, chodzi się na takie, to jest masaż twarzy, 2 godziny po prostu czegoś niesamowitego. Razem z dekoltem, a potem naklejam takie tejpy tam, gdzie uważają, że na przykład nie wiem, mamy zmarszczki mimiczne, ja mam tutaj na tym czole, bo cały czas je marszczę i ja zawsze dziwne miny robię, więc przez to mam tutaj zmarszczki mimiczne. No i żeby na przykład tutaj zarysować kontury twarzy, też przyklejają tejpy na szyi. Te noszę kilka godzin rano albo wieczorkiem, je zdejmuję, a te noszę 2 doby. I tak, wiem, to jest dziwne, może na przykład dzisiaj mam taką sytuację, że wsiadłam do samochodu pod salonem kosmetycznym, wsiadłam, jadę i na światłach taka pani się patrzy, po prostu spojrzała się, zielone światło jej się zapaliło, nawet nie pojechała, ludzie na nią trąbią, tak się zapatrzyła we mnie, że nie wiem, pomyślałam, może coś mi się stało, choć nie wiem, no to serduszko raczej nie oznacza, że chyba uległam jakiemuś wypadkowi, ale różnie ludzie myślą. No to proszę zrobić. Ja jestem bardzo z tego zadowolona, byłam już 2 razy i będę chodziła, bo już po pierwszym zabiegu, czyli po tych pierwszym masażu, widziałam różnicę. Słuchajcie, jak się zarysowuje tutaj gładkość żuchwy i w ogóle. Fajna rzecz, więc czemu by nie korzystać. Ja czekam na Wojtusia, który przyjdzie, za chwilę będę robiła obiadek, ale chciałam wam coś jeszcze fajnego pokazać. Wiem, że jest dopiero koniec października, więc jakby na świąteczne... ozdobie jeszcze jest czas, ale wiecie co, byłam ostatnio w Tedim. Nie wiem, czy macie taki sklep w swoim mieście. My w Krakowie mamy, nawet mam pod blokiem, więc po prostu bardzo często do niego chodzę. Kupiłam sobie takie fajne pojemniczki na... otworzymy je. O, zwykły pojemniczek na pierniczki. W tym roku jak będę robiła, to będę robiła w takim... i chowała w takim opakowaniu. Pamiętacie, ja jako dziecko na przykład, nie wiem... jak u was, ale ja jako dziecko pamiętam, że w takich pojemniczkach po ciastkach moja mama chowała takie właśnie pierniczki. Zawsze jak piekłyśmy, to potem się w nich znajdowało różne rzeczy. I dokupiłam, słuchajcie, takie fajne, ile one kosztowały? 3 zł. Takie fajne foremeczki. Ciastka, reniferka i gwiazdę betlejemską. No i będziemy wyklejać z Wojtusiem. Nie wiem, co jeszcze na to Wojtuś, ale mam nadzieję, że mu się spodoba. Kochani, czy wy też zbieracie grzyby i mrozicie potem na świeżo do sosiku? Teraz będę robiła sosik z cebulką, z serkiem pleśniowym i ze śmietanką. Uwielbiam taki obiadek. Ja jako dziecko pamiętam, jak rodzice mnie zabierali na grzyby, to zawsze nie lubiłam i to była dla mnie strata czasu. Z wiekiem czasu oczywiście bardzo polubiłam i uwielbiam chodzić na grzyby. Przepraszam, że tak się patrzę jakby obok, ale wiecie co? Mamy nową kamerę i jest super, bo sobie otwieram i przekręcam jakby monitor i mogę widzieć siebie tutaj, jak wyglądam, czy kadr jest ok. Ale to powoduje, że cały czas mój wzrok leci w tamtą stronę, więc przepraszam, przyzwyczaję się do tego. I co z tymi grzybami? No właśnie, więc teraz na przykład bardzo lubię grzyby i lubię grzybobranie, więc jak tylko rok temu mieliśmy możliwość z Wojciechem pojechać na grzybki, to zabrałam Wojtka za Kraków i zbieraliśmy. Co prawda wtedy bardzo mało zebraliśmy, ale dzięki Bogu moja mama mieszka w lesie, więc ja dostaję takie słoiki od niej pachnących suszonych grzybów, że za ten zapach naprawdę dużo bym oddała. A teraz w weekend pojechaliśmy też na grzyby i zebrałam już troszeczkę więcej sama. Więc pomroziłam, nam takie paczuszki porobiłam, uwielbiam robić sosy takie grzybowe, po prostu uwielbiam, albo jajeczniczkę na grzybkach. Kto lubi? Łapka w górę. No i dzisiaj niestety jest ten przykry czas, kiedy wyszliśmy z Wojtkiem również manifestować i nie dać sobie niestety. Wygramy, na pewno nie damy się. Więc również ze wszystkimi wyjechaliśmy i skandujemy, trąbimy ile wlezie. Chyba będziemy mieć do wymiany klakson w aucie.
ale po prostu słuchajcie, wiecie jakie są emocje, jak się wjeżdża w główne ulice, przejeżdża się przez Kraków i po prostu wszyscy trąbią, wszyscy jadą, skandują. Tam właśnie, nie wiem czy widzicie, ludzie z balonami przychodzili, każdy ma jakiś transparent. Czerwone transparenty. Czerwone transparenty. No, naprawdę to jest smutna chwila, ale na przykład ja teraz tak pomyślałam sobie, że mnie to raduje, że jednak jak coś się dzieje źle w Polsce, to potrafimy się zebrać w sobie i wszyscy pomimo tego wszystkiego działamy, nie? I stoimy. Jedyny plus w tym całym minusie. Tak, naprawdę. No, nie da się przejechać. O to właśnie chodziło. Tramwaje wszystkie stoją. Kraków został sparaliżowany. Nie wiem czy widać, ale no, sparaliżowaliśmy Kraków. Cofaj się. Dobry, ponownie. Cześć! Słuchajcie, rodzina szybko sobie jedzonko. Bo idzie z mamą szybko na cmentarz, gdyż właśnie się dowiedzieliśmy, że zamykają. Tak, byliśmy z Wojtkiem na zakupach, właśnie mnie Wojtuś z tym wszystkim zostawia i jedzie na cmentarz. Ja zostaję w domku, zrobię nam kolację, ogarnę te zakupy i muszę zrobić dwa ciasta. Tak, bo jutro idziemy w odwiedziny do Wojtka brata. Tak, wiemy, że jest spotkania do 5 osób i ale będą, będą tylko 4 jutro, 2, 4, więc spokojnie, mieścimy się w ryzach. No i tak, a co ja sobie zrobię na obiad? To jest dobre pytanie. Przez to, że jestem wegetarianką, to tak naprawdę powiem wam, że muszę robić zawsze dwa obiady. Dla mnie i dla Wojtka. Nie sprawia mi to problemu, bo ja już jestem wegetarianką 7 lat, więc jakby mieszkając w Łodzi też robiłam sama sobie i rodzicom, więc to jest... Tylko czasami po prostu mi się nie chce i dzisiaj właśnie jest ten czas, kiedy mi się nie chce i chyba pójdę na łatwiznę. Zjem coś na szybko po prostu. Zobaczymy. Jakąś granolę z jogurtem też będzie dobrze, nie? No i trzeba rozpakowywać ten cały bałaganik. Kochani, chcielibyśmy jeszcze się odnieść do sytuacji, jaka panuje w kraju, gdyż widzieliście wcześniej w filmiku, że byliśmy na proteście, na strajku i tak, ja się tego nie wstydzę, byłam na tym proteście, będę chodziła, jeżeli trzeba będzie, to się położę w centrum Krakowa na ulicy, żeby dochodzić swoich jakby praw. Nie wyobrażam sobie, żeby jakaś osoba z rządu mi zabrała te prawa, bo o te prawa walczyli nasi przodkowie i nie walczyli o taką Polskę. I tutaj proszę też nie atakować nas, że jeżeli jesteśmy na proteście, to znaczy, że jesteśmy za aborcją, czy za malowaniem kościołów i po prostu demolowaniem ich. Absolutnie nie, bo my do kościołów chodzimy, więc jakby to w ogóle nie o to chodzi. Nie mylcie tych pojęć, kochani. Ta walka, która trwa od kilku dni w naszym kraju, chodzi o nasze prawa. Chodzi o to, żeby po prostu nie zabierać nam tego, co nam kiedyś dano. I wolności. Wolności, dokładnie. Więc my z Wojtkiem tutaj jakby powiemy wprost. My nie jesteśmy za aborcją, ale też... Nie jesteśmy za aborcją bezgraniczną. Tak, dokładnie. Czyli za przeproszeniem nie jesteśmy za tym, żeby każdy mógł, nie wiem, o, wpadłam, przepraszam i to już... To idę na zabieg, tak? Jak na paznokcie do kosmetyczki. Nie, nie więc jesteśmy, my jesteśmy za tym. My jesteśmy za aborcją, która... W momencie, kiedy zagraża życie życiu kobiety, tak,
dziecko już jest na tyle niestety chore, że i tak nie przeżyje po porodzie, lub już w łonie matki jest martwe. Jesteśmy za tym, żeby kobieta nie czuła się jako trumienka już podczas chodzenia w ciąży, tak? Już to nawet nie można powiedzieć ciążą. Ale tak, nie jesteśmy za tym, gdyż są kobiety, które po czymś takim albo będą miały wielkie problemy zdrowotne, żeby zajść w kolejną już zdrową ciążę, albo po prostu przez wzgląd psychiczny nie dadzą sobie po prostu nie dadzą rady i całkowicie powiedzą, że już nie chcą więcej dzieci. Tak, dokładnie. Więc tyle w sumie. Dzisiaj jest piątek, właśnie za chwilę będę montowała ten film, będę wrzucała. Chciałem tylko jeszcze jedno, przepraszam, zdanie powiedzieć krótkie. Tak jak Aga powiedziała na samym początku, nie mylcie pojęć, zawsze, wszędzie, zawsze było, jest i będzie tak, że pod daną sytuacją zawsze się podłączą ludzie patologiczni, którzy właśnie wychodzą, żeby sobie podemolować, którzy żeby sobie wychodzą, żeby pokrzyczeć hasła, obrażać innych ludzi. I pamiętajcie, 80-90 może procent tych ludzi na ulicy to są kobiety walczące o coś słusznego i zawsze się znajdzie te parę procent ludzi, którzy wyjdzie, żeby tylko wyżyć się. Wykorzystać sytuację, tak, która po prostu się stworzyła. I tyle, więc... Ja uciekam, bo mama właśnie do mnie dzwoni. Tak, Wojtek ucieka, ja zaczynam montować ten film i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dobra.